Owady fascynują nas i przerażają. Niektóre są wielkie jak talerz, inne śmiertelnie niebezpieczne, a ja uwielbiam je wszystkie. Witam, jestem Ruth Kleinpaste, entomolog. Okazji do zobaczenia największych i najgroźniejszych owadów świata po prostu nie mogłem przegapić. Jestem gotów na wszystko, by dowiedzieć się, dlaczego niektóre stały się olbrzymami, a inne zrobiły się wredne. Poznajcie najstraszliwsze robale świata. Zaczniemy od poszukania największych owadów na świecie. Będzie mi potrzebna cała moja wiedza i doświadczenie. Jeżeli mam odnaleźć ich kryjówki, uniknąć niebezpieczeństw i dowiedzieć się, dlaczego niektóre potrafią być tak długie jak moje ramię, a największy może mieć rozmiary małego kota. Najpierw największy karaluch na świecie. Oto jak zwykle reagujemy na wielkie owady. Znacie te monstra, kłębiące się pod deskami podłogi i w kredensach. Ale to nie są olbrzymy. To są olbrzymy. Spokojnie, one nie mieszkają w szafkach. Mieszkają tutaj. Poszukiwania największych owadów zawiodły mnie na australijskie pustkowia. Trzeba być twardym, żeby tu żyć. Ale szupę. Podejdźcie tutaj. Widzicie? Sucha ziemia, jakby niedawno rozpulchniona. Poszukamy tutaj karaczana olbrzymiego. Większość karaczanów można znaleźć bez trudu. Te nie, żyją tylko w stanie Queensland i tylko w norach. Widzicie? Śmiało, pokaż się. Mam cię. Ostre te pazurki. To się nazywa karaluch. Spójrzcie. Ten jest jeszcze młody i sądząc po wyglądzie to chłopiec. Długość? Ponad 7 centymetrów. Widzicie to zakrzywienie? To znaczy, że to samiec i że kopie. Zupełnie jakby drążył dziury w ziemi daszkiem własnej czapki. Te karaczany na szczęście nie odwiedzają miast. Wolą wieś, gdzie cały czas kopią. Drążą suchą, ubitą ziemię niczym miniaturowe koparki. Pod pancerzem jest głowa, dobrze chroniona i wiecie co? W dotyku jest chłodny i przyjemnie wilgotny. Łatwo zgadnąć, dlaczego te karaczany żyją pod ziemią. Mimo 30-stopniowego upału w ich norkach jest chłodno jak w piwnicy. I tak jak dobre wino, karaczany olbrzymie dobrze się konserwują. Żyją nawet 10 lat. Prusak w waszej kuchni rzadko dożywa 2. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że w odróżnieniu od innych karaczanów, które składają pakiety jaj, ten gatunek jest żyworodny. Samice opiekują się młodymi przez 9 miesięcy po urodzeniu. Ale dlaczego małe karaluszki przemieniły się w olbrzymy? Dokładnie nie wiadomo. Naukowcy sądzą, że ma to coś wspólnego z wilgocią. Największe karaczany można spotkać tam, gdzie najwięcej pada. Kiedy pada, wszystkie wyłażą ze swoich norek, by się spotykać, rozmnażać i robić zapasy. To jedyny czas, kiedy nie grozi im zasuszenie w australijskiej spiekocie. Zatem, kiedy zaczyna lać, wychodzą, zbierają wszystkie opadłe liście, jakie zdołają znaleźć i znoszą je do norek. Te liście są martwe, stare i suche. Gorzkie. Smakują jak stare, martwe, suche liście. Ja bym się tym nie pożywił, ale karaczany owszem. Ten chłopak miał dziś ciekawy dzień. Szkoda tylko, że musiałem doszczętnie zniszczyć mu dom.
Na szczęście wypatrzyłem w pobliżu opuszczoną norkę. Łatwo poznać, która jest opuszczona, bo taka zawsze jest otwarta. Pomogę mu w przeprowadzce. Trochę liści na przekąskę. I właśnie, kolego. Karaczany olbrzymie są olbrzymie, ale to dopiero początek moich poszukiwań. Ważki, uwielbiam je. Są żywymi skamieniałościami. Fruwały tu już 300 milionów lat temu, kiedy powstawały złoża węgla. Wyobrażacie sobie? Kolejna rzecz, jaka mnie w nich fascynuje, to fakt, że dawniej były znacznie większe niż dzisiaj. O tak, kiedyś były największymi owadami na świecie. Tutaj mamy znacznie mniejszy, nowoczesny model. To ważka z rodziny żagnicowatych, krzepka mała bestia, ale ja chciałbym, żebyście poznali jej długą i smukłą kuzynkę. Megaloprepus caerulatus. Czołówka największych owadów świata mieszka w tropikach i w Ameryce Południowej, gdzie spływające z Andów deszcze rozlewają się rzekami na położonych niżej równinach. W Wenezueli i Brazylii mieszka wiele zadziwiających stworzeń, takich jak drapieżny kajman, przerośnięta świnka morska zwana kapibarą, a także największa wydra na świecie. Te podmokłe tereny są także doskonałym miejscem do poszukiwań olbrzymich ważek. Zbierają się w pobliżu zwalonych pni, ponieważ są w nich jamki, w których zbiera się woda. Samice szukają tych mikrobasenów, by złożyć w nich jaja, a gdzie są samice, są też olbrzymie samce. Samce są wspaniałymi lotnikami. Wiszą nad swoimi sadzawkami niczym małe śmigłowce, a kiedy dostrzegą intruza, przemieniają się w śmigłowce szturmowe. Mam go. Dlaczego są takie duże? To proste. W takiej okolicy zwalony pień to rarytas, o który warto walczyć. Im większy samiec, tym większą ma szansę na zdobycie dla ukochanej przyzwoitej posiadłości. Wierzcie lub nie, ale to największe ważki na świecie. Długość około 10 cm, rozpiętość skrzydeł prawie 9. W przeszłości, wiemy to dzięki skamieniałościom, ważki bywały dużo większe. My, ludzie, ewoluowaliśmy w atmosferze zawierającej tylko 20% tlenu. Przywykliśmy do tego. To dość, żebym mógł pedałować z całej siły przez 5 minut. Żaden problem. Czuję się świetnie. Tlenu mam w brud. Ale olbrzymie ważki, podobnie jak ich mniejsze kuzynki, ewoluowały dużo dawniej, kiedy w powietrzu było 2 razy więcej tlenu niż dzisiaj. Mając go pod dostatkiem, owady latające mogły rosnąć do olbrzymich rozmiarów. Wyobraźcie sobie ważkę o ponad 0,5-metrowej rozpiętości. A teraz wyobraźcie sobie, co się stało, kiedy zawartość tlenu w atmosferze spadła. Zdaniem naukowców, winne temu były szybko mnożące się bakterie i grzyby. Mając mniej tlenu, owady musiały się skurczyć. Skoro niedobór tlenu potrafi zmniejszyć owada, chciałbym wiedzieć, jak podziałałby na mnie. Poprosiłem kolegów z ekipy, żeby znaleźli mi komorę dekompresyjną, taką, w której leczy się nurków z choroby Kessonowej. Zawartość komorze zostanie zmniejszona o połowę. Zaczynamy. Nie jest mi lekko. Kiedy tylko zaczynam pedałować, natychmiast mam ochotę przestać. Brak mi siły. Po minucie serce niemal wyrywa mi się z piersi, a po dwóch nie mogę złapać tchu i straszliwie bolą mnie mięśnie. Dwie i pół minuty.
Nasycenie krwi tlenem 57%, czyli bardzo niewiele. Robi się naprawdę ciężko. Jak się czujesz? Wyczerpany i trochę boli mnie głowa. Boję się tego, co brak tlenu może zrobić z moim mózgiem. Choć masa mózgu człowieka stanowi zaledwie 2% masy ciała, narząd ten zużywa prawie 20% tlenu, jaki wdychamy. Niedotlenienie grozi zanikiem pamięci, tymczasową ślepotą i utratą przytomności. Możemy już skończyć? Mam dość, chcę stąd wyjść. Coś wam powiem. Czuję się jak w wielkiej bańce z dwutlenkiem węgla albo azotem. Nie mogę złapać tchu. Brakuje mi powietrza. Powietrze to energia. Wysiłek przy niedoborze tlenu to paskudne uczucie. Chce mi się płakać, chce mi się spać, czuję się podle. Ale moje problemy to pestka w porównaniu z kłopotami owadów. Ich układ oddechowy jest mało wydajny. We krwi magazynują mało tlenu, więc muszą go stale pobierać przez maleńkie przedchlinki rozmieszczone na bokach ciała. Zatem rozmiary owada są ograniczane przez ilość tlenu, jaką może wchłonąć. Poszukiwania największych owadów świata zawiodły mnie do stanu Queensland w Australii. Tutejsze lasy pełne są dziwnych olbrzymów, takich jak potężny i groźny emu. Ale ja szukam owada, który nie lęka się niebezpieczeństw. Gdybym powiedział, że istnieje owad dorastający do 20 cm długości, widzący wszystko w zakresie 360 stopni i wyposażony w nieprawdopodobnie szybki refleks, jak waszym zdaniem mógłby wyglądać? Zgadliście? To modliszka. Drapieżnik, który ukrywa się wśród liści, nieruchomy jak posąg i uderza tak błyskawicznie, że potrafi złapać przelatującą muchę. Bronią modliszki jest niezwykła przednia para odnóży przypominających noże sprężynowe. To wspaniałe narzędzia do chwytania i przygważdżania ofiary. Niesamowite. Ten owad poświęcił dwie ze swoich sześciu nóg i przekształcił je do tego stopnia, że mogą służyć wyłącznie do zabijania. Ale nawet tak sprawny drapieżnik może paść ofiarą większych od siebie zabójców. W jaki sposób modliszka unika trafienia do żołądka innego zwierzęcia? Jej podstawową taktyką obrony jest kamuflaż. Wszystkie modliszki potrafią świetnie wtopić się w otoczenie, ale mało która jest w tym tak dobra jak modliszka storczykowa. Ta nawet chwieje się niczym storczyk na wietrze. Potrafi także kryć się wśród kwiatów papai i plumerii. Jej odnóża mają kształt płatków. Jest piękna. Ale modliszki mają talent nie tylko do ukrywania się. Przyciśnięte do muru, nawet przez większego od siebie przeciwnika, potrafią zaciekle walczyć. Dla modliszki rozmiar nie ma znaczenia. Liczy się nastawienie. Bez względu na to, jak duża albo mała jest modliszka, w głębi serca wszystkie czują się olbrzymami. Zatem w jaki sposób mały owad może pokonać dużego wroga? Moja ekipa powierzyła mi zadanie odkrycia sekretu modliszki. Instrukcje posyłają mi przez telefon. Gotuj się do walki. Tiffany, do której idziesz, jest modliszką. Rozumiem. Tiffany jest mistrzynią kung fu i stylu modliszki, a ja mam z nią walczyć. Jesteś pewna, że będzie mi to potrzebne? Przyda ci się. Twoje zadanie? Unieruchomić jej ręce na jedną sekundę. O wspaniałym stylu wiem tylko tyle, że wymyślił go setki lat temu pewien chiński mnich, zafascynowany sposobem walki modliszki.
opracował chyba 12 chwytów, będących kopiami ruchów owada. Chyba ma niezłą technikę, ale ja mam dłuższe ręce. Jak widać, nawet gdy jest się niedużym, ale ma się technikę, można pokonać praktycznie każdego. Nie jestem słabeuszem, ale jak dla mnie to działo się za szybko. Pokonała mnie technika ruchów małej, wściekle szybkiej przeciwniczki. W piersi każdej modliszki bije serce olbrzyma, a za chwilę owady, które są nie tylko duże, ale też świetnie znoszą chłód. To osobliwe stworzenie z malajskich lasów. Pasi konik. Należy do rzędu Orthoptera, co znaczy tyle, co prosto skrzydłem. Doskonale widać, dlaczego je tak nazwano. Wszystkie prosto skrzydłe łączy jeszcze jedna cecha. Porozumiewają się za pośrednictwem dźwięków. Ten pasikonik żyje w koronach drzew, gdzie żywi się liśćmi. Próbuje mi coś powiedzieć. Prosi, żebym go puścił. Już dobrze, mały. Straszna z niego zrzęda. Żeby pasikonik mógł zjadać liście na samych szczytach drzew, natura wyposażyła go we wspaniały zestaw ząbkowanych noży, kolców, a nawet pił. Spójrzcie, jaką ma paszczę. To tak, jakby mieć szwajcarski scyzoryk przymocowany do twarzy. Patrzcie. Próbuje mnie pożreć. No dobrze, dość już tego. Te ogromne pasikoniki są bliskimi krewnymi naszych pasikoników, szarańczy i świerszczy, ale na południowym Pacyfiku mają innych, bardzo dziwnych kuzynów. Nowa Zelandia to kraina prehistorycznych lasów, gdzie można znaleźć przeróżne osobliwe zwierzęta, takie jak nielot kiwi, prastara hatteria, nielotna papuga nocna i ten owad z ciosami. Owad z ciosami? Nie inaczej, to weta. Owady te są spokrewnione ze świerszczami, zaś ciosy służą samcom do walki. Tak jak samcom słoni i morsów. Samce walczą o terytorium i o samice, a takie bitwy toczą się już od prawie 300 milionów lat. Mają wyjątkowo długą tradycję. Wety to bardzo stare zwierzęta, a mimo to dopiero co je odkryliśmy. Ten gatunek został opisany dopiero kilka lat temu. Jest rzadki, nawet bardzo rzadki. Tak rzadki, że zaczęto rozmnażać je w niewoli. Dzięki temu za kilka lat ten malec będzie miał więcej samic, o które będzie mógł walczyć. Ta weta z ciosami to jeden z kilku wet żyjących w Nowej Zelandii. Kolejna to weta olbrzymia. Wety olbrzymie to prawdziwe kolosy. Waga ponad 85 gramów plasuje je wśród najcięższych owadów świata. Ale najzimniejszy drań ze wszystkich wet żyje na południe stąd, w górach Nowej Zelandii. Najzimniejszy całkiem dosłownie. Weta górska tkwi zamrożona pod lodem przez całą zimę, a kiedy nadejdzie wiosna, wychodzi ze swojego mroźnego grobowca jak odczarowana. Ale to nie są czary. Weta górska wytwarza specjalne związki chemiczne zapobiegające tworzeniu się w jej ciele kryształków lodu, które rozrywają ściany komórek. Całkiem sprytna sztuczka. Czy ja bym tak potrafił? Żeby doświadczyć na własnej skórze tego, co muszą znosić te wety, udałem się do Centrum Badań nad Wydolnością Człowieka, gdzie dr John Marsden pozwoli mi przekonać się, jak to jest znaleźć się w górach w środku zimy. Tak jak wety, wystąpię bez ubrania, zaledwie w shortach, dla przyzwoitości. Zamrażarkę ustawiono na minus 8 stopni Celsjusza. Mróz uderza we mnie jak cegła. Człowiek nie jest przystosowany do znoszenia chłodu.
Jeśli temperatura jego ciała spadnie o kilka stopni, wchodzi w stan hipotermii, który może go zabić. Weta Górska zareagowałaby na to tylko nieznacznym spowolnieniem ruchów. Dla Wety Górskiej byłby to pierwszy dzień zimy. Czułaby się tu wyśmienicie. Ja powoli gasnę, a one rozkwitają w takiej temperaturze. To nie do wiary. Muszę się rozgrzać. Mogę to zrobić biegając i podskakując. Pracując, moje mięśnie wytwarzają ciepło. Po kwadransie bieganie w miejscu nie jest już w stanie mnie rozgrzać. Tym właśnie różni się od Wety. Weta po prostu stygnie coraz bardziej, aż w końcu staje się zimna jak lód. Nie porusza się, nie je, zupełnie jakby była martwa. Ja tak nie potrafię. Muszę być ciepły, żeby przeżyć. Teraz dosłownie zamarzam. Najpierw od zewnątrz, potem w środku. Mój organizm poświęca zewnętrzne warstwy ciała, by móc podtrzymać temperaturę ważnych narządów, zwłaszcza serca i mózgu. Ale mój mózg także już stygnie. Najprostsze obliczenia sprawiają mi olbrzymią trudność. 44 plus 18. Chyba 2. 29 plus 21. 80. Wykonanie testu zajęło ci ponad minutę. Zbliżasz się do granicy. Jeśli twoja temperatura spadnie jeszcze bardziej, przerywamy doświadczenie. Możesz opisać, jak się teraz czujesz? Chyba jeszcze nigdy nie było mi tak zimno. To po prostu boli, zwłaszcza uszy, dłonie i palce. Paskudne uczucie. Chyba już pora kończyć. Dobrze, wyciągnijcie mnie. Ciepłota głęboka mojego ciała wciąż spada i dotarła już do wartości krytycznej. Dalszy spadek byłby bardzo niebezpieczny. Słońce, ciepełko. Muszę się stąd wynosić. Pod względem odporności na mróz, Weta Górska bije mnie na głowę. 1-0 dla Robali. Po przerwie olbrzym z naprawdę ostrymi kłami oraz spotkanie z najdłuższym owadem świata. Nic ci nie jest, patyczku? Poszukując największych robali świata, zabrnąłem w końcu do Ameryki Łacińskiej. Rzecz jasna, najlepszą porą na podziwianie lasów deszczowych jest pora deszczowa. Właśnie to jest istota lasu tropikalnego. I właśnie takie warunki uwielbia nasz następny okaz. Popatrzcie, to się nazywa wielki robal. Spójrzcie na tego 15, może nawet 18-centymetrowego krocionoga. Przepiękne stworzenie, ma bardzo cienką skórę i łatwo traci wilgoć. Właśnie dlatego na ogół się ukrywa i wychodzi tylko wtedy, gdy pada. Spójrzcie, jak się porusza. Czyż nie jest piękny? Z jakim wdziękiem porusza nóżkami. Te owady są zupełnie niegroźne, ale istnieje podobny gatunek, który powiedzmy, że wymaga nieco większej ostrożności. Znaleźli coś ciekawego. Zobaczmy, co to jest. To olbrzymia skolopendra. Lepiej, żeby nie uciekła. To wściekle groźny drapieżnik. Jeden z tych owadów, po jakie nie sięga się dłonią. Budzi respekt. Kiedy coś się zaniepokoi, unosi tylne szczypce w odruchu obronnym. A z przodu? Ależ ma zębiska. Dosłownie takie. Jak noże z widelcami. Aż ciarki mnie przechodzą.
Pokażę wam, czego nie należy robić. Najlepiej w ogóle jej nie dotykać. Nerwusek z ciebie. Tylna para odnóży działa jak szczypce. Gdybym dotknął ich palcem, natychmiast złapałaby mnie, zwinęła się w ósemkę i ugryzła. Te zębiska z przodu to para przednich odnóży, które ewolucja wydrążyła i wyposażyła w gruczoł jadowy, tym samym przemieniając je w śmiercionośną broń. Tak naprawdę są to po prostu przekształcone przednie nogi. Zdenerwowała się. Uwaga! Kiedy ta skolopendra kogoś złapie, to już nie puści. A kiedy wyrusza na polowanie, owady, ptaki, jaszczurki powinny mieć się na baczności. Świetnie się wspina i potrafi wcisnąć się w każdą dziurę. Nie sposób się przed nią ukryć. Jak na swoje rozmiary jest szalenie groźnym drapieżnikiem. Jej główne atuty to kształt ciała i szybkość. Jest długa, wąska i zwinna. Jak pokonać takiego robaka? Za chwilę przeprowadzimy demonstrację dotyczącą kształtu ciała. Będzie to wyścig żuka ze skolopendrą. Ja będę dużym, okrągłym żukiem, a tam jest człeko skolopendra. Do boju, żuczki! Kiedy trzeba przecisnąć duże ciało przez wąską szczelinę i to w pośpiechu, opłaca się być długim, płaskim i wąskim. Tak jak skolopendra. Wygrałeś, kolego. Mieliśmy dużo szczęścia, że ją znaleźliśmy, bo na ogół bardzo skutecznie się ukrywają. Podniosę ją w zarośla, żeby tu nie wyschła. Królowa drapieżników. Czyż nie jest wspaniała? Szczęściarze z nas. Wracaj do siebie, mała. No, zmykaj. Baw się dobrze. Wykształcenie długiego i giętkiego ciała to sposób na zostanie kolosem wśród owadów. Nasz następny robal poszedł w tym względzie na całość. Siedzę tutaj od pół godziny, niecałe 3 metry od drzewa, wypatrując jednego z największych owadów na świecie i nie widzę go. Poczekam jeszcze trochę. To stworzenie zwodzi mnie już zbyt długo. Wchodzę tam. Właśnie w takich miejscach można je znaleźć. Siedzą na gałęziach i wcinają liście. Chociaż są duże, naprawdę niełatwo je wypatrzyć. Jest, mam go. To liściec z tej samej rodziny, co patyczaki. Zejdę i zaraz wam pokażę. Patyczaki i liśćce są bliskimi krewniakami i wszystkie mają jedną cechę wspólną. Potrafią rosnąć do olbrzymich rozmiarów. Można by zapytać, po co im taka wielkość? Otóż wyobraźmy sobie ptaszka, niedużego pożeracza much. Ptak widzi coś takiego i mówi: hola, bez przesady. Trochę to za duże jak na moje możliwości. Zatem wielkość chroni przed drapieżnikami, ale jeszcze skuteczniejszą obroną jest ten wspaniały kamuflaż. Te owady starają się zniknąć wszystkim z oczu. Wtapiają się w otoczenie.
Ale czy to maskowanie naprawdę działa? Czy patyczaki naprawdę potrafią zmylić drapieżnika? Poprosiłem swoich współpracowników, by spróbowali zwieść mnie kamuflażem. Oto zadanie. Mam 2 minuty na zjedzenie wszystkich jadalnych rzeczy, jakie znajdę w pokoju. Lubię takie wyzwania. Nic trudnego, pycha. Teraz mam zrobić to samo, ale tym razem jedzenie będzie zamaskowane. Po prostu nie będzie wyglądało jak jedzenie. Tak jak patyczak, nie wygląda na coś, czym można się pożywić. Nic tu nie ma. Pusty? To niemożliwe. Czas minął. Jestem głodny, a nie widzę niczego do jedzenia. Naprawdę to jest lista dań, które podobno przeoczyłem. Popatrzmy. To jest jadalne. I smaczne. A niech to. Sprytne. Patrzcie, co wy na to? Nie miałem pojęcia. To jest niezłe. To nie przewód. I jeszcze jedno. Lista. To był świetny kamuflaż. Czy miałem jakieś szanse? Róże zrobiono z lukru. Talerz był marcepanowy, tak samo jak kubek. Przewód od telewizora był lukrecjowy, a listę spisano na ryżowym papierze. I właśnie o to chodzi. Patyczaki są w tym świetne, po prostu udają gałązkę i myślą, zobaczymy, czy mnie znajdziesz. Zobaczmy, czy zechcesz mnie zjeść. Patyczaki i liśćce są pokojowo nastawionymi wegetarianami. I właśnie dlatego muszą się dobrze maskować. To ich jedyny sposób obrony. Ten owad wygląda jak porost. A co powiecie o tym? Jest nawet odpowiednio wygryziony. Liść... Zjadający liście. Co wy na to? Nawet ich jaja są zamaskowane. Wyglądają identycznie jak nasiona. Młode do złudzenia przypominają mrówki i zaraz po wykluciu instynktownie wspinają się na najbliższe drzewo. Wiele liśćców ma w zanadrzu jeszcze jedną sztuczkę. Ich samice nie muszą kopulować, żeby się rozmnażać. Z niezapłodnionych jaj wykluwają się samice, które dorastają, by rodzić kolejne samice. Bardzo sprytne. Ten straszyk malajski jest spory, ale z pewnością nie jest najszybszą istotą na tej planecie. Co to, to nie. Za to dobrze wie, dokąd zmierza. Idzie do góry, by skryć się w listowiu. Podczas gdy on tak pędzi, ja sprawdzę, czy uda mi się znaleźć coś jeszcze większego. Trochę w lewo wystarczy. Patrz. Wzdłuż pnia. Zresztą nieważne, schodzę. Nic ci nie jest, patyczku? Chyba jest w lepszej formie niż ja. Czyż nie jest piękny? To patyczak olbrzymi malajski, jedno z tych stworzeń, które muszą mieszkać wysoko w koronach drzew, ponieważ udają gałązki, a nie grube pniaki jak ten. Patyczak olbrzymi malajski jest najdłuższym owadem na świecie. Może akurat nie ten, ale gdzieś tam wysoko mieszka jego największy kuzyn.
Najdłuższym zmierzonym owadem świata był nowogwinejski straszyk olbrzymi, znaleziony kilka lat temu. Miał 60 cm długości. W poszukiwaniu największych rowali świata zapuściłem się w tropikalne lasy Ameryki Łacińskiej. Spójrzcie tylko. To największy owad ze wszystkich. Prawdziwy olbrzym. Mistrz świata. Te pająki mogą urosnąć do ponad 30 cm długości i szerokości. Mogą ważyć grubo ponad 100 gramów. Wyobrażacie sobie? O takich monstrach kręci się horrory. Wspaniały. Co za potwór. Co za drapieżnik. Nic dziwnego, że straszą nas nimi w filmach. Potrafią dogonić i zabić człowieka. To wszystko bujdy. Spójrzcie na to łagodne stworzenie. Jasne, że jest drapieżny. Jasne, że jest duży, ale jest też powolny. Te zwierzęta nie mają uszu i nie widzą zbyt dobrze mimo czterech par oczu. Mają za to mnóstwo włosków na nogach, na ciele, wszędzie. Włoski reagują na ruch powietrza, dzięki czemu pająk wyczuwa zbliżającego się człowieka, drapieżnika albo ofiarę. Jeśli machnę dłonią, widzicie, jak szybko zareaguje. Wyczuł mój ruch za pośrednictwem włosków na tych wspaniałych odnóżach. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Gdybym był drapieżnikiem, podkradłbym się do niego od tyłu, obawiając się groźnych zębów z przodu, ale w chwili ataku pająk wystrzeliwuje włoski, obsypując nimi napastnika. Włoski są zatrute i wywołują podrażnienie skóry, oczu i nosa. Świadczą też o tym, że ptasznik Goliat to w istocie wielki ptasznik. I jak wszystkie ptaszniki, jest drapieżnikiem. Wciągają ofiarę w zasadzkę i zabijają ją jadem. Nie ufają nawet sobie nawzajem. Kiedy samiec i samica spotykają się, by kopulować, samiec chroni się przed ukąszeniem, przytrzymując zęby jadowe swojej pani specjalnymi hakami na odnóżach. Nie słyszano jeszcze, by ptasznik Goliat zabił człowieka, ale ich ukąszenia są bardzo bolesne i mogą wywołać paraliż. Jak większość pająków, ptasznik Goliat nie atakuje, jeśli nie jest zagrożony. Na większe rozmiary pająki, a właściwie owady, nie mogą już sobie pozwolić. Większe po prostu nie byłyby w stanie dotlenić swoich kolosalnych ciał. A ty dokąd się wybierasz? Czy nie jest uroczy? No już, zmykaj. Zszedł? Świetnie, grzeczny pajączek. Jedynym okresem naprawdę niebezpiecznym dla tych walecznych stworzeń jest okres linienia. Kiedy zbliża się czas linienia, pająk przestaje polować i ukrywa się. Stopniowo łysieje mu odwłok, a skóra nabiera niebieskawego zabarwienia. Pod tą starą skórą rośnie już nowa, a pomiędzy nie pająk wstrzykuje płyn. Kiedy ciśnienie płynu odpowiednio wzrośnie, stara skóra pęka na grzbiecie i zwierzę zupełnie dosłownie wychodzi z siebie. Musicie pamiętać, że skóra bez kręgowców nie rośnie. Warstwa gliny na tym balonie wyobraża twardą, starą skórę zwierzęcia.
Kiedy zwierzę przestaje się mieścić w swojej starej powłoce, wytwarza sobie pod nią nową, miękką i elastyczną warstwę. A potem po prostu się nadyma. Mniej więcej tak. Widzicie? Stara skóra pęka, a z jej szczątków wyłania się nowe zwierzę w nowej, mięciutkiej skórze, którą wyobraża ten żółty balon. Teraz pozostaje mu tylko odczekać trochę czasu, zanim rozpocznie nowe życie. Ptaszniki goliaty linieją regularnie przez całe swoje życie. Młode osobniki robią to raz w miesiącu, dorosłe raz w roku. Każda wylinka to kolejny krok do zostania olbrzymem, należącym do największych owadów świata. Nasz następny robal nie jest aż tak duży, ale nie ma sobie równych pod względem ciężaru i krzepy. Dzieje się tu coś dziwnego i cudownego zarazem, a ma to związek z rośnięciem. By zostać prawdziwym olbrzymem świata robali, należy jeść mnóstwo zbutwiałego drewna. Spróchniałe pnie to wylęgarnia czempionów. Patrzcie, co znalazłem. To jeszcze osesek. Patrzycie na niedojrzałą postać, larwę chrząszcza Herkulesa, pretendenta do tytułu najcięższego owada na świecie. Spójrzcie, tylko niektóre owady rozpoczynają życie wyglądając dokładnie tak. Inne przechodzą cudowną metamorfozę. Te wielkie, tłuste pędraki, których jedynym zadaniem jest jeść i rosnąć, przemieniają się w piękne, dorosłe owady. Jeśli chcecie zobaczyć coś ładnego, rzućcie okiem na ojca tego malucha. Najlepiej odżywione larwy staną się największymi chrząszczami. Po ponad roku przeżuwania próchna w ukryciu, z larwy wykluwa się dorosły chrząszcz Herkules, wielki jak ciężarówka. Papa Herkules. Czyż nie jest cudowny? Ten osiągnął mniej więcej maksymalną wielkość, jaką może osiągnąć ten owad. To pretendent do tytułu najcięższego owada na świecie, a zbudowany jest, posłuchajcie, jak orzech, twardy i mocny. Potrafi też unieść 80 razy więcej, niż sam waży. Patrzcie, to prawdziwy mocarz. A teraz o rogu. Wbrew pozorom wcale nie służy do zabijania ofiar. Nie służy też do obrony przed drapieżnikami. Służy do potyczek na kopie. A w walce na kopie rozmiary i masa mają wielkie znaczenie. Kiedy nadejdzie intruz, trzeba bronić swojego domostwa i swojego jedzenia. Górny i dolny róg zaciskają się na przeciwniku jak kleszcze i wyrzucają go z ringu. Wśród samców chrząszcza Herkulesa rozmiar z pewnością ma znaczenie, zaś samiec, który jest w stanie obronić teren zasobny w pożywienie, może liczyć na dodatkową nagrodę. Jeśli wygra, istnieje spora szansa na to, że zdobędzie także dziewczynę. Aby dowieść, że rozmiar czyni dużego chrząszcza niezwyciężonym, moja ekipa rzuciła mi kolejne wyzwanie. O nie. Tylko nie sumo. Oto nasz duży żuczek. Jest i dziewczyna. Domyślam się, że mam wypchnąć go z ringu. Ciekawe jak. One more.
Jeszcze raz. Prawie go miałem. Kiedy dwa chrząszcze walczą o terytorium, zwycięzca zajmuje terytorium i jako premię otrzymuje też samicę. Niezłe, prawda? Możesz odebrać swoją nagrodę. Żal mi samców chrząszczy Herkulesów, zwłaszcza przegrywających. Takie życie nie jest łatwe. Wcale nie jest zabawne. Uchomić jej ręce na jedną sekundę. O wspaniałym stylu wiem tylko tyle, że wymyślił go setki lat temu pewien chiński mnich, zafascynowany sposobem walki modliszki. Opracował chyba 12 chwytów, będących kopiami ruchów owada. Chyba ma niezłą technikę, ale ja mam dłuższe ręce. Jak widać, nawet gdy jest się niedużym, ale ma się technikę, można pokonać praktycznie każdego. Nie jestem słabeuszem, ale jak dla mnie to działo się za szybko. Pokonała mnie technika ruchów małej, wściekle szybkiej przeciwniczki. W piersi każdej modliszki bije serce olbrzyma, a za chwilę owady, które są nie tylko duże, ale też świetnie znoszą chłód. Co znaczy tyle, co prosto skrzydłem. Doskonale widać, dlaczego je tak nazwano. Wszystkie prosto skrzydłe łączy jeszcze jedna cecha. Porozumiewają się za pośrednictwem dźwięków. Ten pasikonik żyje w koronach drzew, gdzie żywi się liśćmi. Próbuje mi coś powiedzieć. Prosi, żebym go puścił. Już dobrze, mały. Straszna z niego zrzęda. Żeby pasikonik mógł zjadać liście na samych szczytach drzew, natura wyposażyła go we wspaniały zestaw ząbkowanych noży, kolców, a nawet pił. Spójrzcie, jaką ma paszczę. To tak, jakby mieć szwajcarski scyzoryk przymocowany do twarzy. Patrzcie. Próbuje mnie pożreć. No dobrze, dość już tego. Te ogromne pasikoniki są bliskimi krewnymi naszych pasikoników, szarańczy i świerszczy, ale na południowym Pacyfiku mają innych, bardzo dziwnych kuzynów. Nowa Zelandia to kraina prehistorycznych lasów, gdzie można znaleźć przeróżne osobliwe zwierzęta, takie jak nielot kiwi, prastara hatteria, nielotna papuga nocna i ten owad z ciosami. Owad z ciosami? Nie inaczej, to weta. Owady te są spokrewnione ze świerszczami, zaś ciosy służą samcom do walki. Tak jak samcom słoni i morsów. Zobaczmy, co to jest. To olbrzymia skolopendra. Lepiej, żeby nie uciekła. To wściekle groźny drapieżnik. Jeden z tych owadów, po jakie nie sięga się dłonią. Budzi respekt. Kiedy coś się zaniepokoi, unosi tylne szczypce w odruchu obronnym. A z przodu? Ależ ma zębiska. Dosłownie takie. Jak noże z widelcami. Aż ciarki mnie przechodzą. Pokażę wam, czego nie należy robić.
Najlepiej w ogóle jej nie dotykać. Nerwusek z ciebie. Tylna para odnóży działa jak szczypce. Gdybym dotknął ich palcem, natychmiast złapałaby mnie, zwinęła się w ósemkę i ugryzła. Te zębiska z przodu to para przednich odnóży, które ewolucja wydrążyła i wyposażyła w gruczoł jadowy, tym samym przemieniając je w śmiercionośną broń. Tak naprawdę są to po prostu przekształcone przednie nogi. Zdenerwowała się. Mnie mięśnie. Dwie i pół minuty. Nasycenie krwi tlenem 57%, czyli bardzo niewiele. Robi się naprawdę ciężko. Jak się czujesz? Wyczerpany i trochę boli mnie głowa. Boję się tego, co brak tlenu może zrobić z moim mózgiem. Choć masa mózgu człowieka stanowi zaledwie 2% masy ciała, narząd ten zużywa prawie 20% tlenu, jaki wdychamy. Niedotlenienie grozi zanikiem pamięci, tymczasową ślepotą i utratą przytomności. Możemy już skończyć? Mam dość, chcę stąd wyjść. Coś wam powiem. Czuję się jak w wielkiej bańce z dwutlenkiem węgla albo azotem. Nie mogę złapać tchu. Brakuje mi powietrza. Powietrze to energia. Wysiłek przy niedoborze tlenu to paskudne uczucie. Chce mi się płakać, chce mi się spać, czuję się podle. Ale moje problemy to pestka w porównaniu z kłopotami owadów. Ich układ oddechowy jest mało wydajny. Jestem gotów na wszystko, by dowiedzieć się, dlaczego niektóre stały się olbrzymami, a inne zrobiły się wredne. Poznajcie najstraszliwsze robale świata. Zaczniemy od poszukania największych owadów na świecie. Będzie mi potrzebna cała moja wiedza i doświadczenie. Jeżeli mam odnaleźć ich kryjówki, uniknąć niebezpieczeństw i dowiedzieć się, dlaczego niektóre potrafią być tak długie jak moje ramię, a największy może mieć rozmiary małego kota. Najpierw największy karaluch na świecie. Oto jak zwykle reagujemy na wielkie owady. Znacie te monstra, kłębiące się pod deskami podłogi i w kredensach. Ale to nie są olbrzymy. To są olbrzymy. Spokojnie, one nie mieszkają w szafkach. Mieszkają tutaj. Poszukiwania największych owadów zawiodły mnie na australijskie pustkowia. Trzeba być twardym, żeby tu żyć. Nerwusek z ciebie. Tylna para odnóży działa jak szczypce. Gdybym dotknął ich palcem, natychmiast złapałaby mnie, zwinęła się w ósemkę i ugryzła. Te zębiska z przodu to para przednich odnóży, które ewolucja wydrążyła i wyposażyła w gruczoł jadowy, tym samym przemieniając je w śmiercionośną broń. Tak naprawdę są to po prostu przekształcone przednie nogi. Zdenerwowała się. Uwaga! Kiedy ta skolopendra kogoś złapie, to już nie puści. A kiedy wyruszę na polowanie, owady, ptaki, jaszczurki powinny mieć się na baczności. Świetnie się wspina i potrafi wcisnąć się w każdą dziurę. Nie sposób się przed nią ukryć. Jak na swoje rozmiary jest szalenie groźnym drapieżnikiem. Jej główne atuty to kształt ciała i szybkość. Jest długa, wąska i zwinna. Jak pokonać takiego robaka?
Za chwilę przeprowadzimy demonstrację dotyczącą kształtu ciała. Będzie to wyścig żuka ze skolopendrą. Ja? Odkryliśmy. Ten gatunek został opisany dopiero kilka lat temu. Jest rzadki. Nawet bardzo rzadki. Tak rzadki, że zaczęto rozmnażać je w niewoli. Dzięki temu za kilka lat ten malec będzie miał więcej samic, o które będzie mógł walczyć. Ta weta z ciosami to jeden z kilku wet żyjących w Nowej Zelandii. Kolejna to weta olbrzymia. Wety olbrzymie to prawdziwe kolosy. Waga ponad 85 gramów plasuje je wśród najcięższych owadów świata. Ale najzimniejszy drań ze wszystkich wet żyje na południe stąd, w górach Nowej Zelandii. Najzimniejszy całkiem dosłownie. Weta górska tkwi zamrożona pod lodem przez całą zimę, a kiedy nadejdzie wiosna, wychodzi ze swojego mroźnego grobowca jak odczarowana. Ale to nie są czary. Weta górska wytwarza specjalne związki chemiczne zapobiegające tworzeniu się w jej ciele kryształków lodu, które rozrywają ściany komórek. Całkiem sprytna sztuczka. Czy ja bym tak potrafił? Żeby doświadczyć na własnej skórze tego, co muszą znosić te wety, udałem się do Centrum Badań nad Wydolnością Człowieka, gdzie dr John Marsden pozwoli mi przekonać się, jak to jest znaleźć się w górach w środku zimy. Słońce, ciepełko. Muszę się stąd wynosić. Pod względem odporności na mróz, weta górska bije mnie na głowę. 1-0 dla robali. Po przerwie olbrzym z naprawdę ostrymi kłami. Oraz spotkanie z najdłuższym owadem świata. Nic ci nie jest, patyczku? Poszukując największych robali świata, zabrnąłem w końcu do Ameryki Łacińskiej. Rzecz jasna, najlepszą porą na podziwianie lasów deszczowych jest pora deszczowa. Właśnie to jest istota lasu tropikalnego. I właśnie takie warunki uwielbia nasz następny okaz. Popatrzcie, to się nazywa wielki robal. Spójrzcie na tego 15, może nawet 18-centymetrowego krocionoga. Przepiękne stworzenie, ma bardzo cienką skórę i łatwo traci wilgoć. Właśnie dlatego na ogół się ukrywa i wychodzi tylko wtedy, gdy pada. Spójrzcie, jak się porusza. Czyż nie jest piękny, z jakim wdziękiem porusza nóżkami? Tlenić swoich kolosalnych ciał. A ty dokąd się wybierasz? Czy nie jest uroczy? No już, zmykaj. Zszedł? Świetnie, grzeczny pajączek. Jedynym okresem naprawdę niebezpiecznym dla tych walecznych stworzeń jest okres linienia. Kiedy zbliża się czas linienia, pająk przestaje polować i ukrywa się. Stopniowo łysieje mu odwłok, a skóra nabiera niebieskawego zabarwienia. Pod tą starą skórą rośnie już nowa, a pomiędzy nie pająk wstrzykuje płyn. Kiedy ciśnienie płynu odpowiednio wzrośnie, stara skóra pęka na grzbiecie i zwierzę zupełnie dosłownie wychodzi z siebie. Musicie pamiętać, że skóra bez kręgowców nie rośnie. Warstwa gliny na tym balonie wyobraża twardą, starą skórę zwierzęcia. Kiedy zwierzę przestaje się mieścić w swojej starej powłoce, wytwarza sobie pod nią nową, miękką i elastyczną warstwę. A potem po prostu się nadyma. Mniej więcej tak. Wśród samców chrząszcza Herkulesa rozmiar z pewnością ma znaczenie. Zaś samiec, który jest w stanie obronić teren zasobny w pożywienie, może liczyć na dodatkową nagrodę. Jeśli wygra, istnieje spora szansa na to, że zdobędzie także dziewczynę.
Aby dowieść, że rozmiar czyni dużego chrząszcza niezwyciężonym, moja ekipa rzuciła mi kolejne wyzwanie. O nie. Tylko nie sumo. Oto nasz duży żuczek. Jest i dziewczyna. Domyślam się, że mam wypchnąć go z ringu. Ciekawe jak. Jeszcze raz. Prawie go miałem. Popularnie przez całe swoje życie młode osobniki robią to raz w miesiącu, dorosłe raz w roku. Każda wylinka to kolejny krok do zostania olbrzymem należącym do największych owadów świata. Nasz następny robal nie jest aż tak duży, ale nie ma sobie równych pod względem ciężaru i krzepy. Dzieje się tu coś dziwnego i cudownego zarazem, a ma to związek z rośnięciem. By zostać prawdziwym olbrzymem świata robali, należy jeść mnóstwo zbutwiałego drewna. Spróchniałe pnie to wylęgarnia czempionów. Patrzcie, co znalazłem. To jeszcze osesek. Patrzycie na niedojrzałą postać, larwę chrząszcza Herkulesa, pretendenta do tytułu najcięższego owada na świecie. Spójrzcie tylko, niektóre owady rozpoczynają życie wyglądając dokładnie tak. Inne przechodzą cudowną metamorfozę. Te wielkie tłuste patyczku? Poszukując największych robali świata, zabrnąłem w końcu do Ameryki Łacińskiej. Rzecz jasna, najlepszą porą na podziwianie lasów deszczowych jest pora deszczowa. Właśnie to jest istota lasu tropikalnego. I właśnie takie warunki uwielbia nasz następny okaz. Popatrzcie, to się nazywa wielki robal. Spójrzcie na tego 15, może nawet 18-centymetrowego krocionoga. Przepiękne stworzenie, ma bardzo cienką skórę i łatwo traci wilgoć. Właśnie dlatego na ogół się ukrywa i wychodzi tylko wtedy, gdy pada. Spójrzcie, jak się porusza. Czyż nie jest piękny, z jakim wdziękiem porusza nóżkami? Te owady są zupełnie niegroźne, ale istnieje podobny gatunek, który powiedzmy, że wymaga nieco większej ostrożności. Znaleźli coś ciekawego. Zobaczmy, co to jest. Płudnionych jaj wykluwają się samice, które dorastają, by rodzić kolejne samice. Bardzo sprytne. Ten straszyk malajski jest spory, ale z pewnością nie jest najszybszą istotą na tej planecie. Co to, to nie. Za to dobrze wie, dokąd zmierza. Idzie do góry, by skryć się w listowiu. Podczas gdy on tak pędzi, ja sprawdzę, czy uda mi się znaleźć coś jeszcze większego. Trochę w lewo, wystarczy. Patrz. Wzdłuż pnia. Zresztą nieważne, schodzę. Oh, yeah, boy, oh.
Nic ci nie jest, patyczku? Chyba jest w lepszej formie niż ja. Czyż nie jest piękny? To patyczak olbrzymi malajski, jedno z tych stworzeń, które muszą mieszkać wysoko w koronach drzew, ponieważ udają gałązki, a nie grube pniaki jak ten. Patyczak olbrzymi malajski jest najdłuższym owadem na świecie. Może akurat nie ten, ale gdzieś tam wysoko mieszka jego największy kuzyn. Najdłuższym, zmierzonym owadem świata był nowogwinejski straszyk olbrzymi, znaleziony kilka lat temu. Miał 60 cm długości. I właśnie o to chodzi. Patyczaki są w tym świetne, po prostu udają gałązkę i myślą, zobaczymy, czy mnie znajdziesz. Zobaczmy, czy zechcesz mnie zjeść. Patyczaki i liśćce są pokojowo nastawionymi wegetarianami. I właśnie dlatego muszą się dobrze maskować. To ich jedyny sposób obrony. Ten owad wygląda jak porost. A co powiecie o tym? Jest nawet odpowiednio wygryziony. Liść zjadający liście. Co wy na to? Nawet ich jaja są zamaskowane. Wyglądają identycznie jak nasiona. Młode do złudzenia przypominają mrówki i zaraz po wykluciu instynktownie wspinają się na najbliższe drzewo. Wiele liśćców ma w zanadrzu jeszcze jedną sztuczkę. Ich samice nie muszą kopulować, żeby się rozmnażać. Z niezapłodnionych jaj wykluwają się samice, które dorastają, by rodzić kolejne samice. Bardzo sprytne. Ten straszyk malajski jest spory, ale z pewnością nie jest najszybszą istotą na tej planecie. Co to, to nie. Za to dobrze wie, dokąd zmierza. Idzie do góry, by skryć się w listowiu. Podczas gdy on tak pędzi, ja sprawdzę, czy uda mi się znaleźć coś jeszcze większego. Trochę w lewo wystarczy. Patrz. Wzdłuż pnia. Zresztą nieważne, schodzę. Nic ci nie jest, patyczku? Chyba jest w lepszej formie niż ja. Czyż nie jest piękny? To patyczak olbrzymi malajski, jedno z tych stworzeń, które muszą mieszkać wysoko w koronach drzew, ponieważ udają gałązki, a nie grube pniaki jak ten. Patyczak olbrzymi malajski jest najdłuższym owadem na świecie. Może akurat nie ten, ale gdzieś tam wysoko mieszka jego największy kuzyn. Najdłuższym, zmierzonym owadem świata był nowogwinejski straszyk olbrzymi, znaleziony kilka lat temu. Miał 60 cm długości. W poszukiwaniu największych robali świata zapuściłem się w tropikalne lasy Ameryki Łacińskiej. Mając mniej tlenu, owady musiały się skurczyć. Skoro niedobór tlenu potrafi zmniejszyć owada, chciałbym wiedzieć, jak podziałałby na mnie. Poprosiłem kolegów z ekipy, żeby znaleźli mi komorę dekompresyjną, taką, w której leczy się nurków z choroby Kessonowej. Zawartość w komorze zostanie zmniejszona o połowę. Zaczynamy. Nie jest mi lekko. Kiedy tylko zaczynam pedałować, natychmiast mam ochotę przestać. Brak mi siły. Po minucie serce niemal wyrywa mi się z piersi, a po dwóch nie mogę złapać tchu i straszliwie bolą mnie mięśnie. Dwie i pół minuty. Nasycenie krwi tlenem 57%, czyli bardzo niewiele. Robi się naprawdę ciężko. Jak się czujesz? Wyczerpany i trochę boli mnie głowa.
Boję się tego, co brak tlenu może zrobić z moim mózgiem. Choć masa mózgu człowieka stanowi zaledwie 2% masy ciała, narząd ten zużywa prawie 20% tlenu, jaki wdychamy. Niedotlenienie grozi zanikiem pamięci, tymczasową ślepotą i utratą przytomności. Możemy już skończyć? Mam dość. Chcę stąd wyjść. Coś wam powiem. Czuję się jak w wielkiej bańce z dwutlenkiem węgla albo azotem. Nie mogę złapać tchu. Brakuje mi powietrza. Powietrze to energia. Wysiłek przy niedoborze tlenu to paskudne uczucie. Chce mi się płakać, chce mi się spać, czuję się podle. Ale moje problemy to pestka w porównaniu z kłopotami owadów. Ich układ oddechowy jest mało wydajny. We krwi magazynują mało tlenu, więc muszą go stale pobierać przez maleńkie przedchlinki rozmieszczone na bokach ciała. Zatem rozmiary owada są ograniczane przez ilość tlenu, jaką może wchłonąć. Poszukiwania największych owadów świata zawiodły mnie do stanu Queensland w Australii. Tutejsze lasy pełne są dziwnych olbrzymów, takich jak potężny i groźny emu. Ale ja szukam owada, który nie lęka się niebezpieczeństwa złoża węgla. Wyobrażacie sobie? Kolejna rzecz, jaka mnie w nich fascynuje, to fakt, że dawniej były znacznie większe niż dzisiaj. O tak, kiedyś były największymi owadami na świecie. Tutaj mamy znacznie mniejszy, nowoczesny model. To ważka z rodziny żagnicowatych, krzepka mała bestia, ale ja chciałbym, żebyście poznali jej długą i smukłą kuzynkę. Megaloprepus caerulatus. Czołówka największych owadów świata mieszka w tropikach i w Ameryce Południowej, gdzie spływające z Andów deszcze rozlewają się rzekami na położonych niżej równinach. W Wenezueli i Brazylii mieszka wiele zadziwiających stworzeń, takich jak drapieżny kajman, przerośnięta świnka morska zwana kapibarą, a także największa wydra na świecie. Te podmokłe tereny są także doskonałym miejscem do poszukiwań olbrzymich ważek. Zbierają się w pobliżu zwalonych pni, ponieważ są w nich jamki, w których zbiera się woda. Samice szukają tych mikrobasenów, by złożyć w nich jaja, a gdzie są samice, są też olbrzymie samce. Samce są wspaniałymi lotnikami. Wiszą nad swoimi sadzawkami niczym małe śmigłowce, a kiedy dostrzegą intruza, przemieniają się w śmigłowce szturmowe. Mam go. Dlaczego są takie duże? To proste. W takiej okolicy zwalony pień to rarytas, o który warto walczyć. Im większy samiec, tym większą ma szansę na zdobycie dla ukochanej przyzwoitej posiadłości. Wierzcie lub nie, ale to największe ważki na świecie. Długość około 10 cm, rozpiętość skrzydeł prawie 9. W przeszłości, wiemy to dzięki skamieniałościom, ważki bywały dużo większe. My, ludzie, ewoluowaliśmy w atmosferze zawierającej tylko 20% tlenu. Przywykliśmy do tego. To dość, żebym mógł pedałować z całej siły przez 5 minut. Żaden problem. Czuję się świetnie. Tlenu mam w brud. Ale olbrzymie ważki, podobnie jak ich mniejsze kuzynki, ewoluowały dużo dawniej, kiedy w powietrzu było 2 razy więcej tlenu niż dzisiaj. Mając go pod dostatkiem, owady latające mogły rosnąć do olbrzymich rozmiarów. Wyobraźcie sobie ważkę o ponad... Zaczniemy od poszukania największych owadów na świecie. Będzie mi potrzebna cała moja wiedza i doświadczenie. Jeżeli mam odnaleźć ich kryjówki, uniknąć niebezpieczeństw i dowiedzieć się, dlaczego niektóre potrafią być tak długie jak moje ramię, a największy może mieć rozmiary małego kota.
Najpierw największy karaluch na świecie. Oto jak zwykle reagujemy na wielkie owady. Znacie te monstra, kłębiące się pod deskami podłogi i w kredensach. Ale to nie są olbrzymy. To są olbrzymy. Spokojnie, one nie mieszkają w szafkach. Mieszkają tutaj. Poszukiwania największych owadów zawiodły mnie na australijskie pustkowia. Trzeba być twardym, żeby tu żyć. Nerwusek z ciebie. Tylna para odnóży działa jak szczypce. Gdybym dotknął ich palcem, natychmiast złapałaby mnie, zwinęła się w ósemkę i ugryzła. Te zębiska z przodu to para przednich odnóży, które ewolucja wydrążyła i wyposażyła w gruczoł jadowy, tym samym przemieniając je w śmiercionośną broń. Tak naprawdę są to po prostu przekształcone przednie nogi. Zdenerwowała się. Uwaga! Kiedy ta skolopendra kogoś złapie, to już nie puści. A kiedy wyrusza na polowanie, owady, ptaki, jaszczurki powinny mieć się na baczności. Świetnie się wspina i potrafi wcisnąć się w każdą dziurę. Nie sposób się przed nią ukryć. Jak na swoje rozmiary jest szalenie groźnym drapieżnikiem. Jej główne atuty to kształt ciała i szybkość. Jest długa, wąska i zwinna. Jak pokonać takiego robaka? Za chwilę przeprowadzimy demonstrację dotyczącą kształtu ciała. Będzie to wyścig żuka ze skolopendrą. Ja odkryliśmy. Ten gatunek został opisany dopiero kilka lat temu. Jest rzadki, nawet bardzo rzadki. Tak rzadki, że zaczęto rozmnażać je w niewoli. Dzięki temu za kilka lat ten malec będzie miał więcej samic, o które będzie mógł walczyć. Ta weta z ciosami to jeden z kilku, to kraina prehistorycznych lasów, gdzie można znaleźć przeróżne osobliwe zwierzęta, takie jak nielot kiwi, prastara hatteria, nielotna papuga nocna i ten owad z ciosami. Owad z ciosami? Nie inaczej, to weta. Owady te są spokrewnione ze świerszczami, zaś ciosy służą samcom do walki, tak jak samcom słoni i morsów. Samce walczą o terytorium i o samice, a takie bitwy toczą się już od prawie 300 milionów lat. Mają wyjątkowo długą tradycję. Wety to bardzo stare zwierzęta, a mimo to dopiero co je odkryliśmy. Ten gatunek został opisany dopiero kilka lat temu. Jest rzadki, nawet bardzo rzadki. Tak rzadki, że zaczęto rozmnażać je w niewoli. Dzięki temu za kilka lat ten malec będzie miał więcej samic, o które będzie mógł walczyć. Ta weta z ciosami to jeden z kilku wet żyjących w Nowej Zelandii. Kolejna to weta olbrzymia. Wety olbrzymie to prawdziwe kolosy. Waga ponad 85 gramów plasuje je wśród najcięższych owadów świata. Ale najzimniejszy drań ze wszystkich wet żyje na południe stąd, w górach Nowej Zelandii. Najzimniejszy całkiem dosłownie. Weta górska tkwi zamrożona pod lodem przez całą zimę, a kiedy nadejdzie wiosna, wychodzi ze swojego mroźnego grobowca jak odczarowana. Ale to nie są czary. Weta górska wytwarza specjalne związki chemiczne zapobiegające tworzeniu się w jej ciele kryształków lodu, które rozrywają ściany komórek. Całkiem sprytna sztuczka. Czy ja bym tak potrafił? Żeby doświadczyć na własnej skórze tego, co muszą znosić te wety, udałem się do Centrum Badań nad Wydolnością Człowieka, gdzie dr John Marsden pozwoli mi przekonać się, jak to jest znaleźć się w górach w środku zimy. Tak jak wety,
Wystąpię bez ubrania, zaledwie w shortach, dla przyzwoitości. Zamrażarkę ustawiono na minus 8 stopni Celsjusza. Mróz uderza we mnie jak cegła. Człowiek nie jest przystosowany do znoszenia chłodu. Jeśli temperatura jego ciała spadnie o kilka stopni, wchodzi w stan hipotermii, który może go zabić. Weta Górska zareagowałaby na to tylko nieznacznym spowolnieniem ruchów. Dla Wety Górskiej byłby to pierwszy dzień zimy. Czułaby się tu wyśmienicie. Ja powoli gasnę, a one rozkwitają w takiej temperaturze. To nie do wiary. Muszę się rozgrzać. Mogę to zrobić biegając i podskakując. Pracując, moje mięśnie wytwarzają ciepło. Oto jak zwykle reagujemy na wielkie owady. Znacie te monstra, kłębiące się pod deskami podłogi i w kredensach. Ale to nie są olbrzymy. To są olbrzymy. Spokojnie, one nie mieszkają w szafkach. Mieszkają tutaj. Poszukiwania największych owadów zawiodły mnie na australijskie pustkowia. Trzeba być twardym, żeby tu żyć. Nerwusek z ciebie. Tylna para odnóży działa jak szczypce. Gdybym dotknął ich palcem, natychmiast złapałaby mnie, zwinęła się w ósemkę i ugryzła. Te zębiska z przodu to para przednich odnóży, które ewolucja wydrążyła i wyposażyła w gruczoł jadowy, tym samym przemieniając je w śmiercionośną broń. Tak naprawdę są to po prostu przekształcone przednie nogi. Zdenerwowała się. Uwaga! Kiedy ta skolopendra kogoś złapie, to już nie puści. A kiedy wyruszę na polowanie, owady, ptaki, jaszczurki powinny mieć się na baczności. Świetnie się wspina i potrafi wcisnąć się w każdą dziurę. Nie sposób się przed nią ukryć. Jak na swoje rozmiary jest szalenie groźnym drapieżnikiem. Jej główne atuty to kształt ciała i szybkość. Jest długa, wąska i zwinna. Jak pokonać takiego robaka? Za chwilę przeprowadzimy demonstrację dotyczącą kształtu ciała. Będzie to wyścig żuka ze skolopendrą. Ja odkryliśmy. Ten gatunek został opisany dopiero kilka lat temu. Jest rzadki, nawet bardzo rzadki. Tak rzadki, że zaczęto rozmnażać je w niewoli. Dzięki temu za kilka lat ten malec będzie miał więcej samic, o które będzie mógł walczyć. Ta weta z ciosami to jeden z kilku wet żyjących w Nowej Zelandii. Kolejna to weta olbrzymia. Wety olbrzymie to prawdziwe kolosy. Waga ponad 85 gramów plasuje je wśród najcięższych owadów świata. Ale najzimniejszy drań... Większość karaczanów można znaleźć bez trudu. Te nie, żyją tylko w stanie Queensland i tylko w norach. Widzicie? Śmiało, pokaż się. Mam cię. Ostre te pazurki. To się nazywa karaluch. Spójrzcie. Ten jest jeszcze młody i sądząc po wyglądzie to chłopiec. Długość? Ponad 7 centymetrów. Widzicie to zakrzywienie? To znaczy, że to samiec i że kopie. Zupełnie jakby drążył dziury w ziemi daszkiem własnej czapki. Te karaczany na szczęście nie odwiedzają miast. Wolą wieś, gdzie cały czas kopią. Drążą suchą, ubitą ziemię niczym miniaturowe koparki. Pod pancerzem jest głowa, dobrze chroniona i wiecie co? W dotyku jest chłodny i przyjemnie wilgotny.
Łatwo zgadnąć, dlaczego te karaczany żyją pod ziemią. Mimo 30-stopniowego upału, w ich norkach jest chłodno jak w piwnicy. I tak jak dobre wino, karaczany olbrzymie dobrze się konserwują. Żyją nawet 10 lat. Prusak w waszej kuchni rzadko dożywa 2. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że w odróżnieniu od innych karaczanów, które składają pakiety jaj, ten gatunek jest żyworodny. Samice opiekują się młodymi przez 9 miesięcy po urodzeniu. Ale dlaczego małe karaluszki przemieniły się w olbrzymy? Dokładnie nie wiadomo. Naukowcy sądzą, że ma to coś wspólnego z wilgocią. Największe karaczany można spotkać tam, gdzie najwięcej pada. Kiedy pada, wszystkie wyłażą ze swoich norek, by się spotykać, rozmnażać i robić zapasy. To jedyny czas, kiedy nie grozi im zasuszenie w australijskiej spiekocie. Zatem, kiedy zaczyna lać, wychodzą, zbierają wszystkie opadłe liście, jakie zdołają znaleźć i znoszą je do norek. Te liście są martwe, stare i suche. Gorzkie. Smakują jak stare, martwe, suche liście. Ja bym się tym nie pożywił, ale karaczany owszem. Ten chłopak miał dziś ciekawy dzień. Szkoda tylko, że musiałem doszczętnie zniszczyć mu dom. Na szczęście wypadł, gdy ta skolopendra kogoś złapie, to już nie puści. A kiedy wyrusza na polowanie, owady, ptaki, jaszczurki powinny mieć się na baczności. Świetnie się wspina i potrafi wcisnąć się w każdą dziurę. Nie sposób się przed nią ukryć. Jak na swoje rozmiary jest szalenie groźnym drapieżnikiem. Jej główne atuty to kształt ciała i szybkość. Jest długa, wąska i zwinna. Jak pokonać takiego robaka? Za chwilę przeprowadzimy demonstrację dotyczącą kształtu ciała. Będzie to wyścig żuka ze skolopendrą. Ja odkryliśmy. Ten gatunek został opisany dopiero kilka lat temu. Jest rzadki, nawet bardzo rzadki. Tak rzadki, że zaczęto rozmnażać je w niewoli. Dzięki temu za kilka lat ten malec będzie miał więcej samic, o które będzie mógł walczyć. Ta weta z ciosami to jeden z kilku wet żyjących w Nowej Zelandii. Kolejna to weta olbrzymia. Wety olbrzymie to prawdziwe kolosy. Waga ponad 85 gramów plasuje je wśród najcięższych owadów świata. Ale najzimniejszy drań ze wszystkich wet żyje na południe stąd, w górach Nowej Zelandii. Najzimniejszy całkiem dosłownie. Weta górska tkwi zamrożona pod lodem przez całą zimę, a kiedy nadejdzie wiosna, wychodzi ze swojego mroźnego grobowca jak odczarowana. Ale to nie są czary. Weta górska wytwarza specjalne związki chemiczne zapobiegające tworzeniu się w jej ciele kryształków lodu, które rozrywają ściany komórek. Całkiem sprytna sztuczka. Czy ja bym tak potrafił? Żeby doświadczyć na własnej skórze tego, co muszą znosić te wety, udałem się do Centrum Badań nad Wydolnością Człowieka, gdzie dr John Marsden pozwoli mi przekonać się, jak to jest znaleźć się w górach w środku zimy. Słońce, ciepełko. Muszę się stąd wynosić. Pod względem odporności na mróz, weta górska bije mnie na głowę. 1-0 dla robali. Po przerwie olbrzym z naprawdę ostrymi kłami. Oraz spotkanie z najdłuższym owadem świata. Nic ci nie jest, patyczku? Poszukując największych robali świata, zabrnąłem w końcu do Ameryki Łacińskiej. Rzecz jasna, najlepszą porą na podziwianie lasów deszczowych jest pora deszczowa. Świetnie wtopić się w otoczenie, ale mało która jest w tym tak dobra jak modliszka storczykowa. Ta nawet chwieje się niczym storczyk na wietrze. Potrafi także kryć się wśród kwiatów papai i plumerii.
Jej odnóża mają kształt płatków. Jest piękna. Ale modliszki mają talent nie tylko do ukrywania się. Przyciśnięte do muru, nawet przez większego od siebie przeciwnika, potrafią zaciekle walczyć. Dla modliszki rozmiar nie ma znaczenia. Liczy się nastawienie. Bez względu na to, jak duża albo mała jest modliszka, w głębi serca wszystkie czują się olbrzymami. Zatem w jaki sposób mały owad może pokonać dużego wroga? Moja ekipa powierzyła mi zadanie odkrycia sekretu modliszki. Instrukcje posyłają mi przez telefon. Gotuj się do walki. Tiffany, do której idziesz, jest modliszką. Rozumiem. Tiffany jest mistrzynią kung fu i stylu modliszki, a ja mam z nią walczyć. Jesteś pewna, że będzie mi to potrzebne? Przyda ci się. Twoje zadanie? Unieruchomić jej ręce na 1 sekundę. O wspaniałym stylu wiem tylko tyle, że wymyślił go setki lat temu pewien chiński mnich, zafascynowany sposobem walki modliszki. Opracował chyba 12 chwytów, będących kopiami ruchów owada. Chyba ma niezłą technikę, ale ja mam dłuższe ręce. Jak widać, nawet gdy jest się niedużym, ale ma się technikę, można pokonać praktycznie każdego. Nie jestem słabeuszem, ale jak dla mnie to działo się za szybko. Pokonała mnie technika ruchów małej, wściekle szybkiej przeciwniczki. W piersi każdej modliszki bije serce olbrzyma, a za chwilę owady, które są nie tylko duże, ale też świetnie znoszą chłód. To słuchaj. Baw się dobrze. Wykształcenie długiego i giętkiego ciała to sposób na zostanie kolosem wśród owadów. Nasz następny robal poszedł w tym względzie na całość. Siedzę tutaj od pół godziny, niecałe 3 metry od drzewa, wypatrując jednego z największych owadów na świecie i nie widzę go. Poczekam jeszcze trochę. To stworzenie zwodzi mnie już zbyt długo. Wchodzę tam. Właśnie w takich miejscach można je znaleźć. Siedzą na gałęziach i wcinają liście. Chociaż są duże, naprawdę niełatwo je wypatrzyć. Jest, mam go. To liściec z tej samej rodziny, co patyczaki. Zejdę i zaraz wam pokażę. Patyczaki i liśćce są bliskimi krewniakami i wszystkie mają jedną cechę wspólną. Potrafią rosnąć do olbrzymich rozmiarów. Można by zapytać, po co im taka wielkość? Otóż wyobraźmy sobie ptaszka, niedużego pożeracza much. Ptak widzi coś takiego i mówi: hola, bez przesady. Trochę to za duże jak na moje możliwości. Zatem wielkość chroni przed drapieżnikami, ale jeszcze skuteczniejszą obroną jest ten wspaniały kamuflaż. Te owady starają się zniknąć wszystkim z oczu. Wtapiają się w otoczenie. Ale czy to maskowanie naprawdę działa? Czy patyczaki naprawdę potrafią zmylić drapieżnika? Poprosiłem swoich współpracowników, by spróbowali zwieść mnie kamuflażem.
Oto zadanie. Mam 2 minuty na zjedzenie wszystkich jadalnych rzeczy, jakie znajdę w pokoju. Lubię takie wyzwania. Nic trudnego, pycha. Teraz mam zrobić to samo, ale tym razem jedzenie będzie zamaskowane. Po prostu nie będzie wyglądało jak jedzenie. Tak jak patyczak, nie wygląda na coś, czym można się pożywić. W poszukiwaniu największych robali świata zapuściłem się w tropikalne lasy Ameryki Łacińskiej. Spójrzcie tylko. To największy owad ze wszystkich. Prawdziwy olbrzym. Mistrz świata. Te pająki mogą urosnąć do ponad 30 cm długości i szerokości. Mogą ważyć grubo ponad 100 gramów. Wyobrażacie sobie? O takich monstrach kręci się horrory. Wspaniały. Co za potwór. Co za drapieżnik. Nic dziwnego, że straszą nas nimi w filmach. Potrafią dogonić i zabić człowieka. To wszystko bujdy. Spójrzcie na to łagodne stworzenie. Jasne, że jest drapieżny. Jasne, że jest duży, ale jest też powolny. Te zwierzęta nie mają uszu i nie widzą zbyt dobrze mimo 4 par oczu. Mają za to mnóstwo włosków na nogach, na ciele, wszędzie. Włoski reagują na ruch powietrza, dzięki czemu pająk wyczuwa zbliżającego się człowieka, drapieżnika albo ofiarę. Jeśli machnę dłonią, widzicie, jak szybko zareaguje. Wyczuł mój ruch za pośrednictwem włosków na tych wspaniałych odnóżach. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Gdybym był drapieżnikiem, podkradłbym się do niego od tyłu, obawiając się groźnych zębów z przodu, ale w chwili ataku pająk wystrzeliwuje włoski, obsypując nimi napastnika. Włoski są zatrute i wywołują podrażnienie skóry, oczu i nosa. Świadczą też o tym, że ptasznik Goliat to w istocie wielki ptasznik. I jak wszystkie ptaszniki, jest drapieżnikiem. Wciągają ofiarę w zasadzkę i zabijają ją jadem. Nie ufają nawet sobie nawzajem. Kiedy samiec i samica spotykają się, by kopulować, samiec chroni się przed ukąszeniem, przytrzymując zęby jadowe swojej pani specjalnymi hakami na odnóżach. Możemy już skończyć? Mam dość. Chcę stąd wyjść. Coś wam powiem. Czuję się jak w wielkiej bańce z dwutlenkiem węgla albo azotem. Nie mogę złapać tchu. Brakuje mi powietrza. Powietrze to energia. Wysiłek przy niedoborze tlenu to paskudne uczucie. Chce mi się płakać, chce mi się spać, czuję się podle. Ale moje problemy to pestka w porównaniu z kłopotami owadów. Ich układ oddechowy jest mało wydajny. Jestem gotów na wszystko, by dowiedzieć się, dlaczego niektóre stały się olbrzymami, a inne zrobiły się wredne. Poznajcie najstraszliwsze robale świata.
Zaczniemy od poszukania największych owadów na świecie. Będzie mi potrzebna cała moja wiedza i doświadczenie, jeżeli mam odnaleźć ich kryjówki, uniknąć niebezpieczeństw i dowiedzieć się, dlaczego niektóre potrafią być tak długie jak moje ramię, a największy może mieć rozmiary małego kota. Najpierw największy karaluch na świecie. Oto jak zwykle reagujemy na wielkie owady. Znacie te monstra, kłębiące się pod deskami podłogi i w kredensach. Ale to nie są olbrzymy. To są olbrzymy. Spokojnie, one nie mieszkają w szafkach. Mieszkają tutaj. Poszukiwania największych owadów zawiodły mnie na australijskie pustkowia. Trzeba być twardym, żeby tu żyć. Nerwusek z ciebie. Tylna para odnóży działa jak szczypce. Gdybym dotknął ich palcem, natychmiast złapałaby mnie, zwinęła się w ósemkę i ugryzła. Te zębiska z przodu to para przednich odnóży, które ewolucja wydrążyła i wyposażyła w gruczoł jadowy, tym samym przemieniając je w śmiercionośną broń. Tak naprawdę są to po prostu przekształcone przednie nogi. Zdenerwowała się. Uwaga! Mając go pod dostatkiem, owady latające mogły rosnąć do olbrzymich rozmiarów. Wyobraźcie sobie ważkę o ponad półmetrowej rozpiętości. A teraz wyobraźcie sobie, co się stało, kiedy zawartość tlenu w atmosferze spadła. Zdaniem naukowców, winne temu były szybko mnożące się bakterie i grzyby. Mając mniej tlenu, owady musiały się skurczyć. Skoro niedobór tlenu potrafi zmniejszyć owada, chciałbym wiedzieć, jak podziałałby na mnie. Poprosiłem kolegów z ekipy, żeby znaleźli mi komorę dekompresyjną, taką, w której leczy się nurków z choroby Kessonowej. Zawartość komorze zostanie zmniejszona o połowę. Zaczynamy. Nie jest mi lekko. Kiedy tylko zaczynam pedałować, natychmiast mam ochotę przestać. Brak mi siły. Po minucie serce niemal wyrywa mi się z piersi, a po dwóch nie mogę złapać tchu i straszliwie bolą mnie mięśnie. Dwie i pół minuty. Nasycenie krwi tlenem 57%, czyli bardzo niewiele. Robi się naprawdę ciężko. Jak się czujesz? Wyczerpany i trochę boli mnie głowa. Boję się tego, co brak tlenu może zrobić z moim mózgiem. Choć masa mózgu człowieka stanowi zaledwie 2% masy ciała, narząd ten zużywa prawie 20% tlenu, jaki wdychamy. Niedotlenienie grozi zanikiem pamięci, tymczasową ślepotą i utratą przytomności. Możemy już skończyć? Mam dość, chcę stąd wyjść. Coś wam powiem. Czuję się jak w wielkiej bańce z dwutlenkiem węgla albo azotem. Nie mogę złapać tchu. Brakuje mi powietrza. Powietrze to energia. Wysiłek przy niedoborze tlenu to paskudne uczucie. Chce mi się płakać, chce mi się spać, czuję się podle. Ale moje problemy to pestka w porównaniu z kłopotami owadów. Ich układ oddechowy jest mało wydajny. We krwi magazynują mało tlenu, więc muszą go stale pobierać przez maleńkie przedchlinki rozmieszczone na bokach ciała. Zatem rozmiary owada są ograniczane przez ilość tlenu, jaką może wchłonąć. Lesa, pretendenta do tytułu najcięższego owada na świecie. Spójrzcie, tylko niektóre owady rozpoczynają życie, wyglądając dokładnie tak.
Inne przechodzą cudowną metamorfozę. Te wielkie tłuste patyczku? Poszukując największych robali świata, zabrnąłem w końcu do Ameryki Łacińskiej. Rzecz jasna, najlepszą porą na podziwianie lasów deszczowych jest pora deszczowa. Właśnie to jest istota lasu tropikalnego. I właśnie takie warunki uwielbia nasz następny okaz. Popatrzcie, to się nazywa wielki robal. Spójrzcie na tego 15, może nawet 18-centymetrowego krocionoga. Przepiękne stworzenie, ma bardzo cienką skórę i łatwo traci wilgoć. Właśnie dlatego na ogół się ukrywa i wychodzi tylko wtedy, gdy pada. Spójrzcie, jak się porusza. Czyż nie jest piękny, z jakim wdziękiem porusza nóżkami? Te owady są zupełnie niegroźne, ale istnieje podobny gatunek, który powiedzmy, że wymaga nieco większej ostrożności. Znaleźli coś ciekawego. Zobaczmy, co to jest. Płudnionych jaj wykluwają się samice, które dorastają, by rodzić kolejne samice. Bardzo sprytne. Ten straszyk malajski jest spory, ale z pewnością nie jest najszybszą istotą na tej planecie. Co to, to nie. Za to dobrze wie, dokąd zmierza. Idzie do góry, by skryć się w listowiu. Podczas gdy on tak pędzi, ja sprawdzę, czy uda mi się znaleźć coś jeszcze większego. Trochę w lewo, wystarczy. Patrz. Wzdłuż pnia. Zresztą nieważne, schodzę. Nic ci nie jest, patyczku? Chyba jest w lepszej formie niż ja. Czyż nie jest piękny? To patyczak olbrzymi malajski, jedno z tych stworzeń, które muszą mieszkać wysoko w koronach drzew. Ponieważ udają gałązki, a nie grube pniaki jak ten. Patyczak olbrzymi malajski jest najdłuższym owadem na świecie. Może akurat nie ten, ale gdzieś tam wysoko mieszka jego największy kuzyn. Po kwadransie bieganie w miejscu nie jest już w stanie mnie rozgrzać. Tym właśnie różni się od wety. Weta po prostu stygnie coraz bardziej, aż w końcu staje się zimna jak lód. Nie porusza się, nie je, zupełnie jakby była martwa. Ja tak nie potrafię. Muszę być ciepły, żeby przeżyć. Teraz dosłownie zamarzam. Najpierw od zewnątrz, potem w środku. Mój organizm poświęca zewnętrzne warstwy ciała, by móc podtrzymać temperaturę ważnych narządów, zwłaszcza serca i mózgu. Ale mój mózg także już stygnie. Najprostsze obliczenia sprawiają mi olbrzymią trudność. 44 plus 18. Chyba 2. 29 plus 21. 80. Wykonanie testu zajęło ci ponad minutę. Zbliżasz się do granicy. Jeśli twoja temperatura spadnie jeszcze bardziej, przerywamy doświadczenie. Możesz opisać, jak się teraz czujesz? Chyba jeszcze nigdy nie było mi tak zimno. To po prostu boli, zwłaszcza uszy, dłonie i palce. Paskudne uczucie. Chyba już pora kończyć. Dobrze, wyciągnijcie mnie. Ciepłota głęboka mojego ciała wciąż spada i dotarła już do wartości krytycznej. Dalszy spadek byłby bardzo niebezpieczny. Słońce, ciepełko. Muszę się stąd wynosić. Pod względem odporności na mróz, weta górska bije mnie na głowę. 1-0 dla robali. Po przerwie olbrzym z naprawdę ostrymi kłami.
oraz spotkanie z najdłuższym owadem świata. Nic ci nie jest, patyczku? Poszukując największych robali świata, zabrnąłem w końcu do Ameryki Łacińskiej. Rzecz jasna, najlepszą porą na podziwianie lasów deszczowych jest pora deszczowa. Właśnie to jest istota lasu tropikalnego. I właśnie takie warunki uwielbia nasz następny okaz. Popatrzcie, to się nazywa wielki robal. Spójrzcie na tego 15, może nawet 18-centymetrowego krocionoga. Przepiękne stworzenie, ma bardzo cienką skórę i łatwo traci wilgoć.